Rozdział dziewiętnasty. Zaledwie Winicjusz skończył czytać, gdy do biblioteki wsunął się cicho niezapowiedziany przez nikogo Chilon. Służba bowiem miała rozkaz puszczać go o każdej godzinie dnia i nocy. Niech boska matka Twego wielkodusznego przodka Eneasza, rzekł, będzie na Cię tak łaskawą, panie, jak na mnie był łaskawym boski syn Mai. To się znaczy, spytał Winicjusz, zrywając się od stołu, przy którym siedział. A Chilon podniósł głowę i rzekł, Eureka. Młody patrycjusz wzruszył się tak, że przez dłuższy czas nie mógł słowa przemówić. Widziałeś ją? spytał nareszcie. Widziałem Ursusa, panie, i mówiłem z nim. I wiesz, gdzie się skryli? Nie, panie. Inny byłby przez samą miłość własną dał poznać Ligowi, że odgadł, kto on jest. Inny starałby się wybadać go, gdzie mieszka i byłby albo otrzymał uderzenie pięścią, po którym wszystkie ziemskie sprawy stałyby mu się obojętne. Albo wzbudziłby nieufność olbrzyma i sprawił to, że dla dziewicy poszukano by może jeszcze tej nocy innej kryjówki. Jam tego nie uczynił, panie. Dość mi wiedzieć, że Ursus pracuje u młynarza koło Emporium, który zowie się Demas, tak jak twój wyzwoleniec. A dość mi dlatego, że teraz pierwszy lepszy zaufany twój niewolnik może rano pójść jego śladem i wyśledzić ich kryjówkę. Ja przynoszę ci tylko pewność, panie, że skoro Ursus się tu znajduje, to i boska ligia jest w Rzymie i drugą wiadomość, że dzisiejszej nocy będzie niemal na pewno w Ostrianum. W Ostrianum? Gdzie to jest? Przerwał Winicjusz, chcąc widocznie biec zaraz na wskazane miejsce. Stary hypogeum między Via Salaria a Nomentana. Ów Pontifex Maximus Chrześcijan, o którym wspomniałem ci panie, a którego spodziewano się znacznie później, przyjechał już i dziś w nocy będzie chrzcił i nauczał na tym cmentarzu. Oni kryją się ze swoją nauką, bo jakkolwiek nie ma dotąd żadnych edyktów, które by jej wzbraniały. Ludność ich nienawidzi, więc muszą być ostrożni. Sam Ursus mówił mi, że wszyscy co do jednej duszy zgromadzą się dziś w Ostrianum. Każdy bowiem chce widzieć i słyszeć tego, który był pierwszym uczniem Chrystusa i którego oni zowią wysłannikiem. Że zaś u nich niewiasty na równi z mężami słuchają nauk. Przeto z niewiast nie będzie może jedna pomponia. Ta bowiem nie mogłaby się usprawiedliwić przed Aulusem, czcicielem dawnych bogów, dlaczego nocą opuszcza dom. Ligia jednak panie, która zostaje pod opieką Ursusa i starszych gminy, pójdzie wraz z innymi niewiastami niewątpliwie. Winicjusz, który żył dotąd jakby w gorączce, podtrzymywany jedynie nadzieją. Teraz, gdy ta nadzieja zdawała się spełniać, uczuł nagle takie osłabienie, jakie odczuwa człowiek po podróży nad siły, u celu. Kilon zauważył to i postanowił z tego skorzystać. Bramy są wprawdzie strzeżone przez twoich ludzi, panie, i chrześcijanie muszą o tym wiedzieć. Ale oni nie potrzebują bram. Tyber także ich nie potrzebuje, a choć od rzeki do tamtych dróg daleko, warto nadłożyć drogi dla widzenia wielkiego apostoła. Zresztą oni mogą mieć tysiączne sposoby wydostania się za mury i wiem, że je mają. W Ostrianum znajdziesz, panie Ligię. A gdyby nawet, czego nie przypuszczam, jej nie było, będzie Ursus, albowiem ten przyrzekł mi zamordować Glauka. Sam mi mówił, że będzie i tam go zamorduje. Słyszysz, szlachetny Trybunie? Otóż albo pójdziesz w ślad za nim i dowiesz się, gdzie Ligia mieszka, albo każesz go schwytać swoim ludziom jako mordercę i, mając go w ręku, wydobędziesz z niego wyznanie, gdzie ukrył Ligię. Ja swoje zrobiłem. Inny, o panie, powiedziałby ci, że wypił z Ursusem dziesięć kantarów najprzedniejszego wina, zanim tajemnicę z niego wydobył. Inny powiedziałby ci, że przegrał do niego tysiąc sestercji w skryptę duodecim lub, że za dwa tysiące kupił wiadomość. Wiem, że wróciłbyś mi to podwójnie, ale mimo tego raz w życiu, to jest chciałem powiedzieć jak zawsze w życiu, będę uczciwym. Tuszę bowiem, że jak mówił wielkoduszny Petroniusz, Wszelkie moje wydatki i nadzieje twoja wspaniałomyślność przewyższy. Lecz Winicjusz, który był żołnierzem i przywykł nie tylko radzić sobie wobec wszelkich zdarzeń, ale i działać, wnet opanował chwilową słabość i rzekł. Nie zawiedziesz się na mojej wspaniałomyślności. Pierwej jednak pójdziesz ze mną do Ostrianum. Ja do Ostrianum? pytał Hilo, który nie miał najmniejszej chęci tam iść. Ja, szlachetny Trybunie, obiecałem ci wskazać Ligię, ale nie przyrzekłem jej porywać. Pomyśl, panie, co by się ze mną stało, gdyby ten niedźwiedź ligijski, rozdarłszy Glauka, przekonał się jednocześnie, że nie całkiem słusznie go rozdarł? Czy nie poczytałby mnie, zresztą niesłusznie, za sprawcę spełnionego morderstwa? Pamiętaj, panie, że im kto większym jest filozofem, tym mu trudniej odpowiadać na głupie pytania prostaków. Cóż bym mu więc odpowiedział, gdyby mnie spytał, dlaczego oskarżył glałka lekarza? Jeśli jednak posądzasz mnie, że cię zwodzę, wtedy ci powiem, zapłać mi wówczas dopiero, gdy ci wskażę dom, w którym mieszka Ligia. Dziś okaż mi zaś tylko cząstkę twojej szczodrobliwości, abym, gdybyś i ty, o panie, czego niech wszystkie bogi bronią, miał ulec jakiemu wypadkowi nie pozostał całkiem bez nagrody. Serce twoje nie zniosłoby tego nigdy. Winicjusz poszedł do skrzyni stojącej na marmurowym podnóżu zwanej Arka i wydobywszy z niej kiesę, cisnął ją Hilonowi. To są skrupula, rzekł. Gdy Ligia będzie u mnie w domu, dostaniesz taką samą napełnioną aureusami. Jowiszu, zawołał Hilon, lecz Winicjusz zmarszczył brwi. Tu dostaniesz jeść, po czym możesz odpocząć. Do wieczora nie ruszysz się stąd, gdy zaś noc zapadnie, będziesz mi towarzyszył do Ostrianum. Na twarzy greka odbiły się przez chwilę strach i wahanie, po czym jednak uspokoił się i rzekł: Któż ci się oprze, panie? Przyjmij te słowa za dobrą wróżbę, tak jak przyjął podobne wielki nasz bohater w świątyni Ammona. Co do mnie, te skrupuły tu potrząsnął kieską przeważyły moje, nie mówiąc już o twym towarzystwie, które dla mnie jest szczęściem i rozkoszą. Lecz Winicjusz przerwał mu niecierpliwie i począł wypytywać o szczegóły rozmowy z Ursusem. Jedna rzecz wykazywała się z nich jasno. To jest, że albo schronienie Ligi zostanie jeszcze tej nocy wykrytym, albo ją samą będzie można porwać w czasie drogi powrotnej z Austrianum. I na tę myśl Winicjusza porywała szalona radość. Teraz, gdy miał niemal pewność, że Ligię odzyska, i gniew przeciw niej i uraza, jaką do niej żywił, znikły. Za tę właśnie radość darowywał jej wszystkie winy. Myślał tylko o niej, jak o drogiej i pożądanej istocie, i miał takie wrażenie, jakby po długiej podróży miała wrócić. Brała go ochota zwołać niewolników i kazać im przybrać dom w girlandy. Nie miał w tej chwili żalu nawet do Ursusa. Gotów był wszystko wszystkim przebaczyć. Hilo, do którego dotychczas, mimo jego usług, czuł pewien wstręt, po raz pierwszy wydał mu się człowiekiem zabawnym i zarazem niepospolitym. Rozjaśnił mu się dom, rozjaśniły się oczy i rozjaśniła twarz. Począł na nowo czuć młodość i rozkosz życia. Dawniejsze ponure cierpienie nie dało mu jeszcze dostatecznej miary, jak Ligie pokochał. Zrozumiał to dopiero teraz, gdy spodziewał się ją mieć. Pragnienie jej budziło się w nim, jak na wiosnę budzi się Ziemia przygrzana słońcem. Ale żądze jego były obecnie jakby mniej ślepe i dzikie, a więcej radosne i tkliwe. Czuł też w sobie energię bez granic i był przekonany, że gdy tylko zobaczy Ligię własnymi oczyma, wówczas nie odbiorą mu już jej wszyscy chrześcijanie całego świata, ani nawet sam Cezar. Chilon jednakże ośmielony jego radością zabrał głos i począł dawać rady. Według niego należało sprawy nie uważać jeszcze za wygraną. I zachować jak największą ostrożność, bez której całe dzieło może pójść na nic. Zaklinał też Winicjusza, by nie porywał ligi z Ostrianum. Powinni tam pójść w kapturach na głowach, z twarzami przysłoniętymi i poprzestać na przypatrywaniu się z jakiego mrocznego kąta wszystkim obecnym. Dopiero gdy ujrzą ligię, najbezpieczniej będzie pójść za nią z daleka, zobaczyć do którego domu wchodzi a na zajutrz o świcie otoczyć go wielką siłą niewolników i zabrać ją w biały dzień. Ponieważ jest ona zakładniczką i należy właściwie do Cezara, zatem można to uczynić bez obawy prawa. W razie gdyby jej nie znaleźli w Ostrianum, pójdą za Ursusem i skutek będzie ten sam. Na cmentarz z wielką liczbą ludzi udawać się nie można, łatwo bowiem mogliby zwrócić na siebie uwagę. A wówczas chrześcijanie potrzebowaliby tylko pogasić wszystkie światła, tak jak to uczynili przy pierwszym porwaniu, i rozproszyć się lub pochować w ciemnościach, w kryjówkach im tylko znanych. Natomiast trzeba się uzbroić, a jeszcze lepiej wziąć ze sobą ze dwóch ludzi pewnych i silnych, aby w danym razie mieć w nich obronę. Winicjusz przyznawał mu słuszność zupełną. I wspomniawszy zarazem na rady Petroniusza, wydał rozkaz niewolnikom, by sprowadzili do niego Krotona. Hilo, który wszystkich znał w Rzymie, uspokoił się znacznie słysząc nazwisko znanego atlety, którego nadludzką siłę podziwiał niejednokrotnie na arenie i oświadczył, że do Ostrianum pójdzie. Kieska, napełniona wielkimi aureusami, wydawała mu się przy pomocy Krotona o wiele łatwiejszą do zdobycia. Zasiadł więc z dobrą myślą do stołu, do którego wezwał go po niejakim czasie przełożony nad atrium, i w czasie jedzenia opowiadał niewolnikom, jako dostarczył ich panu cudownej maści, którą dość posmarować kopyta najlichszym koniom, aby pozostawiły daleko za sobą wszystkie inne. Nauczył go przyrządzać tę maść pewien chrześcijanin, albowiem starsi chrześcijańscy daleko lepiej rozumieją się na czarach i cudach niż nawet tesalczycy. Chociaż Tesalia słynie ze swoich czarownic. Chrześcijanie mają do niego ufność ogromną. Dlaczego zaś ją mają, domyśli się łatwo każdy, kto wie, co znaczy ryba. Tak rozmawiając, patrzył pilnie w twarze niewolników, w nadziei, że może odkryje między nimi chrześcijanina i doniesie o nim Winicjuszowi. Gdy jednak ta nadzieja go zawiodła, począł jeść i pić nadzwyczaj obficie nie szczędząc pochwał kucharzowi i zapewniając, że postara się go od winicjusza odkupić. Wesołość jego mąciła jedynie myśl, że nocą trzeba będzie pójść do Ostrianum. Pocieszał się jednak, że to będzie w przebraniu, po ciemku i w towarzystwie dwóch ludzi, z których jeden jest, jako siłacz, Bożyszczem całego Rzymu, drugi patrycjuszem i wysokim urzędnikiem wojskowym. Choćby winicjusza i odkryli, mówił sobie, nie ośmielą się podnieść na niego ręki. Co do mnie zaś, będą mądrzy, jeśli zobaczą choć koniec mego nosa. Po czym ją sobie przypominać rozmowę z robotnikiem i rozpamiętywanie to nową napełniło go otuchą. Nie miał najmniejszej wątpliwości, że ów robotnik był Ursusem. Wiedział z opowiadań Winicjusza i tych, którzy przeprowadzali Ligię z pałacu Cezara o niezwykłej sile tego człowieka. Otóż, ponieważ u Eurycjusza wypytywał o ludzi wyjątkowo silnych... Nie było nic dziwnego, że wskazano mu Ursusa. Potem zmieszanie i wzburzenie robotnika na wzmiankę o Winicjuszu i Ligi nie pozwalało wątpić, że osoby te szczególnie go obchodzą. Robotnik wspomniał także o pokucie za zabicie człowieka. Ursus zaś zabił atacyna. Na koniec rysopis robotnika odpowiadał zupełnie temu, co Winicjusz opowiadał o Ligu. Jedno tylko zmienione imię mogło wzbudzać wątpliwość. Lecz Hilo już wiedział, że chrześcijanie często przy chrzcie przyjmują nowe imiona. Jeśli Ursus zabije Glauka, mówił sobie Hilo, to będzie jeszcze lepiej. Jeśli zaś nie zabije, to także będzie dobry znak. Pokaże się bowiem, z jaką trudnością przychodzi chrześcijanom zabójstwo. Przedstawiłem przecie tego Glauka jako rodzonego syna Judasza i zdrajce wszystkich chrześcijan. Byłem tak wymowny, że kamień by się wzruszył i obiecałby spaść na głowę Glaukowi. A jednak ledwiem nakłonił tego ligijskiego niedźwiedzia, by mi przyrzekł położyć na nim łapę. Wahał się, nie chciał, opowiadał o swoim żalu i pokucie. Widocznie między nimi to nie uchodzi. Swoje krzywdy trzeba przebaczać, za cudze nie bardzo wolno się mścić, ergo. Zastanów się, Hilonie, cóż ci może grozić? Glaukusowi nie wolno się nad tobą pomścić. Ursus, jeśli nie zabije Glauka za tak wielką winę, jak zdrada wszystkich chrześcijan, to tym bardziej nie zabije ciebie za tak małą, jak zdrada jednego chrześcijanina. Zresztą, gdy raz wskażę temu jurnemu grzywaczowi gniazdo tamtej turkawki, umywam ręce od wszystkiego i przenoszę się na powrót do Neapolis. Chrześcijanie mówią także o jakimś umywaniu rąk. Jest to więc widocznie sposób, w który, jeśli ma się z nimi sprawę, można ją ostatecznie zakończyć. Jacyś dobrzy ludzie ci chrześcijanie, a tak źle o nich mówią. O bogowie! Taka to sprawiedliwość na świecie. Lubię jednak tę naukę za to, że nie pozwala zabijać. Ale jeśli nie pozwala zabijać, to nie pozwala zapewne ani kraść, ani oszukiwać, ani fałszywie świadczyć, a zatem nie powiem, żeby była łatwą. Uczy ona widocznie nie tylko uczciwie umierać, jak uczą stoicy, ale i uczciwie żyć. Jeśli kiedy dojdę do majątku i będę miał taki dom jak ten i tylu niewolników, to może zostanę chrześcijaninem na tak długo, jak mi to będzie na rękę. Bo bogaty może sobie na wszystko pozwolić, nawet na cnotę. Tak, to jest religia dla bogatych i dlatego nie rozumiem, jakim sposobem jest między nimi tylu biednych, co im z tego przyjdzie i dlaczego pozwalają cnocie zawiązywać sobie ręce. Muszę się kiedyś nad tym zastanowić. Tymczasem chwała ci, Hermesie, żeś mi pomógł odnaleźć tego borsuka. Ale jeśliś to uczynił dla dwóch jałówek, białych jednolatek z pozłoconymi rogami, to cię nie poznaję. Wstydź się, argobójco. Taki mądry Bóg, żeby też z góry nie przewidział, że nic nie dostanie. Ofiaruję ci za to moją wdzięczność. A jeśli wolisz od mojej wdzięczności dwoje bydląt, wtedy sam jesteś trzecim. I w najlepszym razie powinieneś być pastuchem, nie bogiem. Strzeż się także, żebym jako filozof nie dowiódł ludziom, że cię nie ma, bo wówczas wszyscy by ci przestali składać ofiary. Z filozofami lepiej być dobrze. Tak rozmawiając ze sobą i z Hermesem, wyciągnął się na ławie. Podłożył sobie płaszcz pod głowę i, gdy niewolnicy sprzątnęli naczynia, zasnął. Zbudził się dopiero, a raczej zbudzono go, gdy nadszedł Kroto. Wówczas udał się do atrium i z przyjemnością począł przyglądać się potężnej postaci lanisty, ex gladiatora, która swym ogromem zdawała się wypełniać całe atrium. Kroto już był się ułożył ocenę wyprawy i mówił właśnie Winicjuszowi. Na Herkulesa. Dobrze, panie, żeś się dziś do mnie zgłosił, albowiem jutro udaje się do Beneventu, dokąd wezwał mnie szlachetny Watyniusz, abym się tam wobec Cezara próbował z niejakim syfaksem, najsilniejszym negrem, jakiego wydała kiedykolwiek Afryka. Czy wyobrażasz sobie, panie, jak jego kość pacierzowa chrupnie w moich ramionach? Ale prócz tego strzaskam mu pięścią jego czarną szczękę. Na Polluxa, odpowiedział Winicjusz. Jestem pewien, że tak uczynisz, krotonie. I wyśmienicie postąpisz, dodał Hilo. Tak, prócz tego strzaskaj mu szczękę. To dobra myśl i godny ciebie czyn. Gotów jestem założyć się, że mu strzaskasz szczękę. Posmaruj jednak tymczasem członki oliwą, mój Herkulesie. I przepasz się, albowiem wiedz o tym, iż z prawdziwym kakusem możesz mieć sprawę. Człowiek, co strzeże tej dziewicy, o którą chodzi dostojnemu Winicjuszowi, posiada podobno wyjątkową siłę. Chilon mówił tak tylko dla podniecenia ambicji Krotona, lecz Winicjusz rzekł. Tak jest, nie widziałem tego, ale mówiono mi o nim, że byka chwyciwszy za rogi, może go zawlec dokąd chce. Oj! zawołał Chilon, który nie wyobrażał sobie, by Ursus był tak silnym. Lecz Kroto uśmiechnął się pogardliwie. Podejmuje się, dostojny panie, rzekł. Porwać tą oto ręką, kogo mi każesz, a tą drugą obronić się przeciw siedmiu takim ligom i przynieść ci dziewicę do domu. Choćby wszyscy chrześcijanie z Rzymu gonili za mną jak kalabryjskie wilki. Jeśli tego nie dokaże, pozwolę sobie dać batogi na tym impluvium. Nie pozwól mu na to, panie, zawołał Hilo. Poczną w nas godzić kamieniami, a wówczas co jego siła pomoże? Czyż nie lepiej zabrać dziewicę z domu i nie narażać ani jej, ani siebie na zgubę? Tak ma być, Krotonie, rzekł Winicjusz. Twoje pieniądze, twoja wola. Pamiętaj tylko, panie, że jutro jadę do Beneventu. Mam pięciuset niewolników w samym mieście, odpowiedział Winicjusz. Po czym dał im znak, by odeszli. Sam zaś udał się do biblioteki i usiadłszy napisał do Petroniusza następne słowa. Chilon odnalazł Ligię. Dziś wieczór udaję się z nim i z Krotonem do Ostrianum i porwę ją zaraz lub jutro z domu. Niech Bogowie zleją na cię wszelkie pomyślności. Bądź zdrów Carissime, gdyż radość nie pozwala mi pisać dłużej. I złożywszy trzcinę, począł przechadzać się szybkim krokiem, albowiem oprócz radości, która zalewała mu duszę, trawiła go gorączka. Mówił sobie, że nazajutrz ligia będzie w tym domu. Nie wiedział, jak z nią postąpi, czuł jednak, że jeśli go zechce kochać, to będzie jej sługą. Przypomniał sobie upewnienia aktę, że był kochanym i wzruszał się do głębi. Więc będzie chodziło tylko o przezwyciężenie jakiegoś dziewiczego wstydu i jakichś ślubów, które widocznie nauka chrześcijańska nakazuje. A jeśli tak, to gdy Ligia raz będzie w jego domu i ulegnie namowie lub przemocy, wówczas musi powiedzieć sobie, stało się, i następnie będzie już powolną i kochającą. Lecz wejście Chilona przerwało mu bieg tych błogich myśli. Panie, rzekł grek, oto co mi jeszcze przyszło do głowy. Nóż chrześcijanie mają jakoweś znaki, jakoweś tesery, bez których nikt nie będzie dopuszczony do Austrianum. Wiem, że w domach modlitwy tak bywa i że takową teserę dostałem od Eurycjusza. Pozwól mi więc pójść do niego, panie. Rozpytać dokładnie i zaopatrzyć się w owe znaki, jeśli okażą się konieczne. Dobrze, szlachetny mędrcze, odpowiedział wesoło Winicjusz. Mówisz jak człowiek przezorny i należy ci się za to pochwała. Pójdziesz więc do Eurycjusza lub gdzie ci się podoba. Ale dla pewności zostawisz na tym oto stole tę sakiewkę, którą dostałeś. Hilo, który zawsze niechętnie rozstawał się z pieniędzmi, skrzywił się. Jednakże uczynił zadość rozkazowi i wyszedł. Skaryn do cyrku, przy którym leżał sklepik Eurycjusza, nie było zbyt daleko. Dlatego też wrócił znacznie jeszcze przed wieczorem. Oto są znaki, panie. Bez nich nie puszczono by nas. Rozpytałem się też dobrze o drogę, a zarazem powiedziałem Eurycjuszowi, że potrzebuję znaków tylko dla moich przyjaciół, sam zaś nie pójdę, bo to dla mnie starego za daleko. I wreszcie, że jutro zobaczę wielkiego apostoła, który mi powtórzy najpiękniejsze ustępy ze swego przemówienia. Jak to nie będziesz, musisz iść, rzekł Winicjusz. Wiem, że muszę, ale pójdę dobrze zakapturzony, i wam radzę toż samo uczynić, inaczej możemy spłoszyć ptaki. Jakoż niebawem poczęli się zbierać, albowiem mrok czynił się na świecie. Wzięli galijskie płaszcze z kapturami, wzięli latarki. Winicjusz uzbroił nadto siebie i towarzyszów w krótkie, zakrzywione noże. Chilon zaś wdział perukę, w którą się po drodze od Eurycjusza zaopatrzył, i wyszli, śpiesząc się, by do odległej bramy nomentańskiej dojść przed jej zamknięciem. I zamknięciem. I zamknięciem. I zamknięciem. I zamknięciem. I zamknięciem.